Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z powrotem na moim kanale. W dzisiejszej ankiecie będziemy zadawać ludziom pytania takie jak: czy chcą uprawiać seks i ile wydali za to, żeby uprawiać seks z ludźmi? I inne ważne pytania o seksie, bo seks. Tak jest! Tak jest! Dzisiaj znów dla was zabieram się na komentowanie głupiego kolejnego filmiku na YouTubie. Oczywiście tak wygląda kreatywność na polskim YouTubie. Jeżeli nie masz pomysłu na nic ciekawego, to weź kamerę i zadaj głupie pytania ludziom. Chcesz się wykać? Zdjęło cię? Nie, ten świat schodzi na psy. A jak myślisz, jak dużo powinna mieć kobieta piersi? Sorry, stary, śpieszę się. Na żenada facepalm, że takie kraby polskiego YouTube'a sprawiają, że mam ochotę się zabić. Mam naprawdę ochotę się... Co? Człowieku, nie mówi się co, tylko słucham. Jaki ty dajesz przykład swojej widowni, na lidość. Zastanów się, co robisz. Wiesz. No to w ogóle zapytanie, to w ogóle zawnikanie jest najgłupsza rzecz, jaką słyszałem w życiu. Wiesz, to jak można pytać ludzi o takie rzeczy? Na temat wpływu rosyjskiej agentury na wybory w USA i jak myślisz, jak może to wpłynąć na potencjalną trzecią wojnę światową? Typie, facet powiedział ci, że spieszy się do pracy, a ty zawracasz mu głowę. Jaka trzecia wojna światowa? Przecież były dwie wojny światowe w całej historii świata. Ogarnij się, a tu dodany śmieszny montażek, jakieś śmiechy, chichy, śmieszne obrazki, te rzeczy, muzyczka i tak dalej. I już super śmieszne, nie? Humor umarł. Martin Daniels przewraca się w grobie. Bijcie mnie, zabijcie mnie. No, uważam, że to może mieć bardzo duży wpływ na wybory i trzecia wojna czeka tuż za rogiem. Myślę, że może być niebezpiecznie. A ile masz centymetrów penisa? Nie no, mam dość. Ten krab polskiego YouTube'a, jak każdy krab polskiego YouTube'a, sprawia, że mam ochotę się zabić. Dzięki za oglądanie mojego wideo. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że otworzyłem sklep z koszulkami. Subskrybujcie i kupujcie. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało moje wideo. Pamiętajcie, że otworzyłem sklep z koszulkami. Także subskrybujcie i kupujcie. Do zobaczenia. Nie wygląda jak fajny komentator. To chyba fajny komentator robi sobie bekę. Co do cholery? Złamałeś naszą umowę. Co tu się dzieje? Prosiłem cię, żebyś nie komentował mojego filmu. Jedna prosta rzecz, a ty złamałeś umowę. Dlaczego ludzie myślą, że jestem tobą? Odpowiadaj! Usiądź. Powiedz mi, dlaczego ludzie myślą, że jestem tobą? Myślę, że wiesz. Nie wiem. Jasiu, chcesz kanapki? Jeszcze nie zabij. Jasiu, chcesz kanapki? Babciu, czekaj, nagrywam teraz super śmieszny sketch na Polecjanki. Powiedz mi, dlaczego ludzie myślą, że jestem tobą? Myślę, że wiesz. Nie wiem. Dlaczego ktokolwiek miałby nas ze sobą pomylić? Bo... Bo jesteśmy tą samą osobą. Już wiesz. Nie rozumiem. Chciałeś zmienić swoje życie. Sam nie byłeś w stanie tego zrobić, co byś wtedy komentował, więc stworzyłeś mnie. Wyglądam dokładnie tak, jaki chciałbyś być w swoich najbardziej prymitywnych marzeniach po urazie mózgu. Prankuję tak, jak chciałbyś prankować. Wychodzę do ludzi tak, jak ty chciałbyś wychodzić. Nie mam godności tak, jak ty chciałbyś jej nie mieć. I co najważniejsze? Ty możesz to skomentować. Cześć, ja nazywam się Janek Sztajfer, a to były Polecjanki. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, to tak jak jestem psem, subskrybuj i oglądaj inne moje filmy, żeby dowiedzieć się, co ćpię. Jeżeli masz jakieś pytania, nawet najgłupsze, to zadaj je w komentarzu, bo odpowiem na nie w zapytiankach, czyli Q&A. Następny sketch w środę o 17:30, także do zobaczenia.